Cześć! Jestem dzisiaj w Krakowie w centrum. Jest straszny upał. Po prostu żałuję, że się w taki upał wybrałam, ale za to mam nadzieję, że znajdę super rzeczy dzisiaj. Są nowe towary w ciuchach Kraków, więc specjalnie po to przyjechałam. Zobaczymy, czy się uda. Teraz idę na Długą. Jak zdążę, to pójdę jeszcze gdzieś. Jak nie, to innego dnia, jak będzie trochę chłodniej. Widzicie? Jestem w drodze na ulicę Długą do nowego kleparza, gdzie jest sklep. Cześć, tu Kinga. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie holumpeksowy z wyprawy do Krakowa na ulicę Długą do ciuchów. Ciuchy Kraków, taka firma. No i byłam tam, jak widzieliście już, jak zapowiadałam w tym wstępie, właśnie nagranym w Krakowie, nowy towar jesienny. Właściwie trafiłam na dzień po towarze, więc no nie byłam tak stricte na dostawie, no bo nie dałam rady wcześniej. Ale całkiem fajnie, bo tam codziennie praktycznie coś dokładają. No i jak zwykle było dużo rzeczy, dużo dość naprawdę fajnych rzeczy, także zawsze zachęcam Was, warto się tam wybrać, jest duży wybór. Jak na sieć ciuchy, to jeszcze nie jest tak przytłaczający ten sklep, bo niektóre z tych ich hal to naprawdę są dla mnie już za duże, ale naprawdę tutaj lubię robić zakupy. Lokalizacja jest może troszkę taka mało przystępna, bo trzeba tam wejść na trzecie piętro po schodach i to jest w takiej bramie wchodząc z nowego kleparza, gdzie jest trochę właśnie takich firm, ale warto, naprawdę warto się przejść po tych schodach przynajmniej co jakiś czas i zobaczyć co nowego. No i naprawdę udało mi się super, super perełki kupić. Jak tutaj widzicie teraz szybkie takie przebitki, właśnie, które pokazuję, jak nagrałam w przymierzalni. Zwykle udawało mi się tam dosyć fajne torebki też kupić. Tym razem była jedna torebka, którą Wam tylko pokażę w przebitce, ponieważ już jest ta torebka sprzedana. Będzie tam właśnie między innymi, była to super torebka od marki Octopus. Bardzo fajna, bardzo dobra marka, która robi bardzo oryginalne skórzane torby z takich właśnie jakby przęsełek. Wyglądają trochę jak taka sieć, w różnych kolorach są te torby. Ta miała naprawdę fajny zestaw kolorów i pokazywałam ją w filmiku o trendach. Także jeśli jeszcze tego filmiku nie widzieliście, z inspiracjami, stylizacjami i z przeglądem wszystkich głównych trendów nowego sezonu jesienno-zimowego, to Was zapraszam na ten filmik, będzie on podlinkowany w ekranach na końcu. No i oczywiście bardzo Was proszę, polubcie ten filmik też koniecznie i zasubskrybujcie, jest to dla mnie ogromna pomoc. Jestem zawsze Wam bardzo wdzięczna za wszystkie te polubienia i subskrypcje. Dzięki. Lecimy, słuchajcie. Przy okazji chcę Wam powiedzieć, że bardzo lubię panie, które pracują też w tym sklepie, zawsze sobie tam pogadamy. Pozdrawiam serdecznie, ale spotkałam też przy okazji dwie panie, które oglądają te vlogi i ten kanał, także bardzo się cieszę i też pozdrawiam, jeśli oglądacie panie, to serdecznie pozdrawiam. Jedną panią spotkałam na dole wchodząc, a drugą już na górze jak płaciła, także też nie pogadałyśmy, ale wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Lecimy, słuchajcie. No i na początek bluzka, którą mam na sobie. Jest to bardzo fajna bluzka. Bluzka jest z wiskozy, jest ona od Lolly's Laundry, taka marka. Jest niby to rozmiar XS, ale jak sami widzicie, spokojnie mogła być to bluzka do M, bo to jest taka bardziej luźna, trochę w stylu boho bluzka, bardzo fajna do jeansu, szczególnie do tych modnych trendów z kowbojkami będzie wyglądała super. Jest właśnie taka pasująca do tego stylu lekko boho i ma w sobie taki jakby jeansowy kolor, więc bardzo fajnie się stapia i z taką trochę jesienną kolorystyką, nie do końca ten beżowy, to jest mój kolor, ale już ten niebieski w porządku, więc myślę, że bluzka w sumie robi neutralne wrażenie i ma w sobie taką złotą niteczkę, pokażę Wam tu z bliska. Jest właśnie w takim luźniutkim stylu, idealna na taki przełom sierpnia, września, a wrzesień jeszcze. I naprawdę, naprawdę jestem zadowolona z tej bluzki. Zastanawiam się, czy sobie zostawić, ale dajcie znać. Pokażę Wam się tutaj w tej bluzce jeszcze w takiej stylówie. Nie z tymi spodniami, co mam teraz, tylko z takimi Zary długimi i lekko rozszerzanymi, czyli właśnie z dzwonami i do kowbojek w rudym kolorze pasującym do tych kolorów na bluzce. No i dajcie znać, jak w tym wygląda. Bardzo, bardzo Was proszę o radę, bo nie jestem taka pewna, czy ta bluzka do końca do mnie pasuje, czy to jest to, ale myślę, że fajnie by to wyglądało właśnie i do tego, do jakiejś jeansowej kurteczki, albo do kurtki zamszowej, skórzanej. Myślę, że byłoby to bardzo fajne wystylizowanie.
Pokażę Wam od razu też sweterek, który był też pokazany tam w przebitkach z przymierzalni. Piękny jest, słuchajcie. I właśnie on mi się tutaj spodobał do tego na wierzch, bo jest tutaj kremowy kolor w tej bluzce. Sweter jest kremowy. Słuchajcie, to nic, że jest kremowy. Jest w takim właśnie trochę stylu, ma szersze rękawy, jest taki lekko boho, ale jest naprawdę piękny. Już Wam pokażę w ogóle detale tego swetra. Patrzcie, Designer's Remix Collection. Już miałam rzeczy z tego Designer's Remix. Patrzcie, jakie detale. Wyszywany. I tutaj są takie piękne ozdoby z jednej strony. A słuchajcie, co jest ciekawe, to spód tego swetra jest 100% naturalny jedwab. Patrzcie. Cały od spodu jest taki podszyty jedwabną, cieniutką podszewką tutaj przy ciele, więc naprawdę super, super przyjemna w noszeniu rzecz. A skład wierzchu swetra jest też bardzo fajny, bo 70% wełna, 20% angora, jest w tym też 10% nylonu. Jest to eska, ale myślę, że właśnie to jest taka eska-emka. Ten sweter też posiada coś takiego, że możemy sobie wsadzić tutaj wstążkę, na przykład jedwabną taką szarfę do przewiązania, albo jakiś paseczek i nosić to z paskiem. Ja tam Wam pokazuję w jednym miejscu właśnie, na wierzch mam ten sweterek i do tego mam złoty taki łańcuch jakby założony. Ale zobaczcie, na rękawkach tych rozszerzonych też są takie jedwabie naszyte. Bardzo piękne to jest, bardzo piękna kolorystyka, bardzo ładny beż i te hafty są też takie gustowne. Zobaczcie, jak tu jest to ładnie zrobione. Naprawdę stan sweterka jest idealny. Aha, jeszcze jest tu taki guziczek. Guziczek taki i tu jest taka pęteleczka do zamykania. No, mega fajna rzecz, a w ogóle nie tylko do spodni czy do bluzki, ale bardzo ładne by to było na jakąś jasną sukienkę. Na wieczór na przykład do sukienki, bo wiecie, już we wrześniu raczej tak samych, no teraz jest upał oczywiście, ale może być tak, że później będzie już chłodniej i takiej zupełnie letniej sukienki samej już nie włożymy, tylko właśnie wieczorem trzeba będzie się zaopatrzyć w ciepły sweterek i na przykład do beży, do złocistych kolorów, do, w ogóle do złota, do długiej maxi spódnicy. O, takiej teraz to są modne, takie dłuższe z rozcięciami, satynowe, to taki sweterek byłby ideałem. No sami przyznajcie, że jest przeuroczy. Wiecie co, tam jest bardzo dużo swetrów na dostawie i moim zdaniem trochę mało kupiłam swetrów, ale ja naprawdę patrzę wyłącznie na takie wyjątkowe i z dobrym składem. A no jak wiecie, w sieci Wach, czyli również i w lumpeksach sieciowych, bardzo, bardzo dużo tego jest, 90% jest sztucznych po prostu rzeczy, no, które mnie w ogóle nie interesują. Kupiłam sweter też z alpaczki, różowy, który był w stylówkach, więc pokażę Wam tylko migawkę ze stylówek z trendów. To jest robione ręcznie i to jest taki sweterek z takim krótszym rękawkiem, taki właśnie 7/8, ale bardzo fajnie to właśnie wygląda, bardzo miły i piękny ma ten kolor, taki pudrowy róż, zobaczcie jaka fajna wełna. W ogóle wełna jest jak nowa, wygląda przepięknie ten sweterek i wiecie co? Naprawdę, kolor mnie zachwycił, będzie dobry na SM, na większy rozmiar na pewno nie. Być może zostanie ze mną, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. I uważam, że też właśnie fajnie wygląda do jeansów, taki rodzaj swetra. Kolejna rzecz to golfik, który Wam też pokażę zaraz z innymi rzeczami. Golfik, słuchajcie, jest taki prosty, w jasno-niebieskim, bardzo jasno-niebieskim kolorze. To jest taki półgolf właściwie. Taki gołąbkowy niebieski. I wiecie co? Okazało się, tak mi się wydawało, że to jest jakiś fajny materiał, okazało się, że ten golfik to jest 100% jedwab. Tak. Moim zdaniem SM. Tak, SKM-ka zdecydowanie. Tutaj nie ma tej metki górnej, nie wiem czy w ogóle była, ale może była, tylko ktoś od prób odrapała. Natomiast tutaj jest metka, gdzie jest napisane czarno na białym, że właściwie żółto na białym, jak widać, że jest to 100% silk. Więc super, piękny kolor. To jest taki sweterek, on też nie ma długiego rękawa, więc albo na osobę po prostu drobniejszą i niższą, która nie ma bardzo długich rąk, ale no sami zobaczcie, piękny sweterek na przykład pod spód, na przykład do jeansów i do koszuli. Ja tutaj mierzę ten sweterek, ten półgolfik,
do właśnie do tych długich dżinsów i do koszuli, która będzie następna pokazana. Więc zobaczcie, sam najpierw, a później za chwilę zobaczycie też, jak fajnie wygląda on pod spód do koszuli. Bo następna rzecz to jest bardzo piękna koszula marki Guess. Guess Los Angeles. Jeansowa koszula. Widzicie? Oryginalna Guess. I z przepięknymi ozdobami. Stan, słuchajcie, idealny. Taki średni, lekko przecierany, niebieski. No wszystko tu się zgadza, to jest M-ka, tak, na mnie jest minimalnie luźna ta koszula, zresztą ja mam od Levisa koszulę jeansową, jedna mi wystarczy, więc będzie ona dla Was dostępna. Oczywiście, że 100% bawełna i słuchajcie, naprawdę piękna koszula na zatrzaski, zobaczcie, taka właśnie w kroju westernowym do ciała z tymi zatrzaskami. Natomiast te ozdoby są śliczne po prostu i one są, to nie są żadne takie tandetne te, tylko zobaczcie, naprawdę fajnie zrobione te ozdoby. Porządne, z metalowymi zawleczkami i tak dalej, naprawdę, naprawdę fajne. Chociaż ja prałam tą koszulę, przyznam się Wam, w takim woreczku, no bo jednak rzeczy z ozdobami nie powinny się obijać o bęben pralki, no bo jak coś takiego będzie się kilka razy obijać o bęben, wiecie, uderzać te, no to one mogą nie tyle, że wypaść, ale mogą się też trochę tak, no te, ta politura, czy cokolwiek tam jest na tych perełkach, czy na tych kamyczkach może się otłuc po prostu. Bardzo fajny, właśnie to jest super trend, który będzie bardzo fajnie też licował z kowbojkami, które są teraz bardzo, bardzo modne. No i w ogóle jeansowa koszula to jest rzecz, którą można nosić też jako bluzek. Co Wam tam też pokazuję, można sobie ją związać i mieć z niej taką kurteczkę, tak jak właśnie tutaj mam golfik, jeansy, może być też maxi spódnica jeansowa, które są ostatnio tak bardzo, bardzo modne. I właśnie na to koszula jako taka bluza lub kurtka. Ma też sygnowane guziczki, więc tutaj naprawdę super 100% jest oryginalne. No i teraz w ogóle pokażę Wam koszulę w tej... Idę taką kolejnością, że pokażę Wam koszulę, śliczne koszulę kupiłam. Następna koszula jest od Hughes and Curtis Fitted. UK. Już była taka koszula u mnie, tylko w niebieskie paski. I jest to, słuchajcie, L-ka. Ta koszula to jest MKL-ka, bo to jest koszula dopasowana w kroju. Nie wiem, jak duża L-ka, ale zmierzę później. Naprawdę super stan, zobaczcie, jak naprawdę idealny stan jest tej koszuli. Piękna bawełna 100%. Wszystko, wiadomo, jest tu pięknie wykonane, bo te koszule naprawdę są jakościowe. Zobaczcie, jak to jest tu ślicznie obszyte. To jest firma, która się specjalizuje w ogóle w takich koszulach. Śliczny kolor, naprawdę piękny. I zobaczcie, ja tutaj mierzę Wam do takich moich kulotów wełnianych od dobrej marki. I ta koszula właśnie związana, bo mi się podobają ostatnio takie związane koszule. Oczywiście pokazuję Wam tam na końcu, że można też i luźno puścić sobie taką koszulę, szczególnie jak się ma trochę wyższy wzrost i to nam nie odbierze proporcji, to można spokojnie sobie jakiś topik, spodnie i do tego taką koszulę na wierzch. Trochę biznesowa, ale naprawdę kolorystyka jest, no jest śliczna, tak? Typowo taka klasyczna, taliowana koszula z bardzo dobrej bawełny. Naprawdę fajna, jak nowa. Druga koszula jest moim zdaniem jeszcze trochę większa, bo jest też nietaliowana, więc ona jest w stylu takim oversize. Jest moim zdaniem ona w takim stylu old money. Kremowa z czarnymi paskami. Naprawdę piękna koszula od Marks & Spencer. Oczywiście bardzo dobrej jakości. Taka sztywniutka, fajna bawełna. Piękny kolor ma. Tutaj jest niby napisane, że to jest, wiecie co, mi się wydaje, że ona jest większa od tamtej, a tutaj jest znowuż napisane, że to jest 36, no ale wiecie co, bez przesady. 36 oversize'owe, czyli spokojnie L-ka taka, nawet z zapasem bym powiedziała. Na pewno tu jest grubo powyżej 50 szerokość, no ale to jak były jakiś czas długo modne takie bardzo oversize'owe rzeczy, no to wtedy te rozmiary są takie duże właśnie. Piękna, przepiękna koszula, właśnie i wiązana, i luzem jako taka bluza, i po prostu taka prosta do spodni rurek też będzie mega wyglądać, bo ona ma taki dłuższy, szczególnie dłuższy z tyłu, taki wykrojony tutaj tył i boczki takie podkrojone, więc naprawdę fajnie wygląda też na wierzch, super wygląda na wierzch. Słuchajcie, to tyle koszul. A teraz pokażę Wam coś bardzo oryginalnego. Spódnica, która też pokazałaś tam w przebitce, jest mega oryginalna. Wydaje mi się, że to jest coś takiego typu Tybet,
takie gdzieś tam kraje kojarzy mi się z takimi tybetańskimi strojami i nie wiem, czy nie jest to coś takiego, bo zobaczcie, jak pięknie zdobiona. I to być może jest jakaś wełna. Wiecie co, nie ma składu na tym, bo to właśnie jest taka koszula jakby robiona miejscowo, Boże, taka spódnica robiona miejscowo. I te wzory wydaje mi się, że są naszywane tak. To na pewno nie jest taki materiał, tylko ktoś to obszywał. Piękna spódnica, naprawdę przepiękne kolory. Ja tutaj mierzę do takiego mojego kompletu z Zary z takimi właśnie kolorami też bajecznymi i do kolorowych kowbojek. Jest ona dość wąska, wiecie co? Jak lubicie wąskie spódnice, no to ona się nada. Można sobie zrobić oczywiście tutaj rozcięcie z boku. Zresztą tutaj szczerze to Wam powiem, że ten brzeg troszkę puścił. Oczywiście jak ktoś będzie chciał bez rozcięcia, to ja to tam doszyję ręcznie, bo to zupełnie nie ma problemu. Ale ogólnie spódnica jest jak nowa, piękna. I ona się będzie spokojnie na zimę nadawać nawet do cienkich rajstop, bo naprawdę ten materiał jest dość gruby. Powiem Wam, że ciężko było go mierzyć dzisiaj. Szczególnie jeszcze do tych grubych rzeczy i do takiego płaszcza, jak ja to mówiłam, w stylu etro, który mam pikowany w takich pięknych właśnie kolorach, które tutaj pasują do tej spódnicy. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak to wygląda. Bardzo oryginalna na pewno, taka trochę boho stylówka, no na pewno wyróżniająca się. A, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz Wam tu pokazuję do jeansów, a mianowicie sweter marki Lecomte. Jest to vintage sweter z super składem. Zobaczycie tu. Już Wam powiem, jaki ma skład. 20% poliamidu zawiera on oraz 80% wełny. Tu jest napisane, że rozmiar 36, no zaraz zobaczycie, że to jest absolutnie bez sensu. 36 właśnie znowu w tych oversize'ach, czyli normalnie spokojnie to może być na L-kę, XL-kę nawet, bo ten sweter jest według mnie na mnie po prostu dużo za duży. I w ramionach, i rękawy ma długie, ale zobaczcie, jaki piękny jest kolor tego swetra. I w ogóle to jest taki sweter płaszczowa narzutka z kieszeniami. No mega piękny, naprawdę mega piękny. Ma poduszki, oczywiście poduszki sobie można wyjąć, jeśli ktoś nie lubi, to nie ma problemu, bo one są tylko na takich, nie są wszyte tak w płaszcz, tylko są na takich nitkach po prostu. Naprawdę świetna rzecz. Można to też do beżów nosić, do mnóstwa kolorów, do różu, do, no właśnie, do jeansu. Właściwie ten kolor do większości rzeczy pasuje i naprawdę on dość twarzowo wypada u wielu osób. Także piękna rzecz. Pięknego materiału. Kolejna rzecz to bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, krótki sweterek, taki cropped sweterek od marki Gap, więc też super i z dobrym składem. Zobaczcie, jest Gap. On ma chyba 50% angory, czy 40% angory, już Wam powiem. Wszystko jest napisane. 40% angora, 6% wełna. 54% nylon. Tak, super stan ma i ma przepiękną klamrę. Już Wam pokażę klamerkę. Można sobie właśnie używać to na wieczór, do jakiejś kreacji. Tak samo do jeansów jako cropped sweterek. Przepraszam, nie mogę trafić sobie. O, jest, trafiłam. Trafiłam i Wam pokażę tą piękną klamerkę. Tutaj wydaje mi się, że w części tej klamerki nie ma jetta, ale może to, mogę to wkleić spokojnie, bo jakieś mam takie jety. W każdym razie tego nie widać. Widać, że klamerka jest naprawdę bardzo ładna i no i sweterek jest przeuroczy i bardzo praktyczne są takie rzeczy. Słuchajcie, ostatnia dzisiaj rzecz. Strasznie jest tutaj gorąco, że nie wyobrażacie sobie chyba z 30 stopni, a ja taka naubierana, jeszcze mierzyłam to wszystko, także wybaczcie, że makijaż się już przestaje trzymać. Ostatnia rzecz, mega piękna rzecz. No i też takie rzeczy, przyznaję, nie są takie bardzo tanie. Ani w ogóle, ani w tym sklepie też. Ale słuchajcie, vintage rzecz od Edinburgh Wooden Mill. Woolen Mill oczywiście, patrzcie. Brytyjskie Pure New Wool. Czysta, żywa wełna. Kostium taki bardzo klasyczny. Ja tutaj podwinęłam rękaw, ale normalnie ma długie rękawy. Piękny ma kolor malinowy, takiej melanżowa wełna, malinowa, bardzo klasyczny krój. To jest, słuchajcie, około L-ki.
Myślę, że będzie dobry na 40-42, ale oczywiście trzeba wymiary podawać. I ja tutaj Wam zaraz ten kostium zmierzę w modny sposób, czyli z dużym pasem, kolor rajstop w ten sam co kostiumu, że nie będzie się to wybijać i nawet to jest stylówka taka cała w jednym kolorze, tak? All in one color. Tu jest napisane 14, ale to jest, wiecie, 14 vintage, czyli na dzisiaj to bardziej taka 12 może. I patrzcie, jaka piękna spódnica z takim, z takimi tutaj na dole zakładkami. Midi spódnica, taka za kolanko. Stan materiału ideał. No, obejrzyjcie sobie tą stylówę, którą dla Was zrobiłam. Chciałam ją tak, wiecie co, no to jest na mnie sporo za duże. Spódnica jest za szeroka i no nie ma szans, żeby to wyglądało na mnie tak, jak to będzie wyglądało na osobie, która będzie miała w dobrym rozmiarze ten kostium. To będzie po prostu wyglądać dużo bardziej sexy i tak... no lepiej, po prostu będzie lepiej leżeć, tak samo jak i żakiet, który musiałam sobie mocno ścisnąć pasem, no ale to możecie sobie wyobrazić. Oczywiście możecie też tak jak ja tutaj modnie stylizować ten kostium, będzie on dostępny właśnie z jakimś modnym pasem czy coś takiego. Myślę, że będzie to super wyglądać, będzie też dodatkowo tak unowocześniać stylówę, bo kostium naprawdę ma dość klasyczny krój, więc tutaj unowocześnienie właśnie jakimiś dodatkami będzie na pewno robić dużą robotę i trzeba dobrać odpowiedni spód. Ja tu mam tylko topik, bo jest to ciepły kostium, więc już nie chciałam się grzać. No a bluzka, jakby włożyć pod spód dodatkowo, będzie robić bardzo klasyczny look i być może trochę postarzający look. Dlatego ja tutaj wybrałam bardziej seksowny spód, może na przykład jakąś z koroneczką, coś delikatnego, a koronkowe body, żeby trochę już odklasycznić i powiedzmy odnudzić styl kostiumu. Taka jest moja rada. Kochani, mam nadzieję, że Wam podobały zakupy. Możecie do mnie pisać na modaekokreatywna@gmail.com i zapraszam Was już w niedzielę na kolejny taki haul. Tym razem będzie to haul z Limanowej, z dwóch sklepów i będą też piękne rzeczy, zwłaszcza akcesoria, więc zapraszam serdecznie. I oczywiście zapraszam Was na małe media, na Instagramie i na Facebooku teraz codziennie jakieś rolki wchodzą, skróty różne, relacje i tak dalej. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę zafundować mi kawkę, to zapraszam serdecznie do opisu filmiku, jest tam Buy Coffee i będzie mi bardzo, bardzo miło. Kochani, pozdrawiam jeszcze raz, cześć!